Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No w Anglii posiadanie noży rzeźniczych jest nielegalne, sprzedawanie noży rzeźniczych jest nielegalne, no ale w Ameryce noże rzeźnicze są sprzedawane. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. O filmikach, które z reguły są demonetyzowane. No dlaczego nóż rzeźniczy jest ważny? No dlatego, że Salman Rushdie został podziabany nożem rzeźniczym. To broń, ciągle się krzyczy, że jest dostępność broni w Ameryce i że są morderstwa. No argumenty ludzi, którzy mówią, że broń powinna być zakazana, no to jest to taka, że nożem zadźga jednego, może dwóch, a pistoletem można zastrzelić kilkunastu. No tyle tylko, że jest taka sytuacja, że jeżeli wariat przyjdzie z pistoletem, zacznie strzelać, no to normalni ludzie go po prostu odstrzelą w 3 sekundy. Jeżeli wariat przyjdzie z nożem, no to nawet 15 ludzi z nożem nie pobiegnie się bić na noże z wariatem. Także to jest ta podstawowa różnica i każdy normalny powinien coś takiego zrozumieć. No ale wracając do Salmana Rushdie, to on jest autorem, no i miał mieć spotkanie z publicznością. No tam wejście to kosztowało od 200 do 2000 dolarów. Nie wiem, dlaczego taka różnica w cenach, no ale w każdym razie miał mieć spotkanie i tematem miało być to, że Ameryka, no to jest takim dobrym miejscem dla autorów, którzy zostali wygonieni ze swojego własnego kraju. W piątek on miał zaczynać to swoje przemówienie w Chautauqua Institution, Instytut Chautauqua w Nowym Jorku. Chautauqua, no co to znaczy? To znaczy, to jest przy jeziorze, to jest w stanie Nowy Jork, to jest nazwa ze szczepu Irokezów. To znaczy dwa związane mokasyny, dlatego, że tam są dwa jeziora, które są taką przedzielone i wyglądają jak dwa związane magazyny. Cały ten Chautauqua Instytut, no to jest też ciekawa sprawa, no bo metodyści w 1870 roku, no to założyli takie koło literacko-naukowe. No i to się bardzo rozpowszechniło. To był taki, można powiedzieć, uniwersytet ludowy. Przed tym całym stowarzyszeniem, no to były inne ruchy, między innymi był ruch licealny, czyli też, można powiedzieć, edukacja pod strzechy. Także to się rozwinęło w 1905 roku. No i czy przed wojną był tam nawet... Theodore Roosevelt był tam w 1905 roku, a jego daleki kuzyn Franklin Delano Roosevelt w 1936 roku, no to właśnie miał tam takie przemówienie, że nienawidzę wojny. No, kto to zrobił? Kto zrobił ten napad? No to wygląda na to, że to podobnie jak było jak w Gdańsku. Tam częściowo ci ludzie to nie wiedzieli, myśleli, że to zainscenowane, że to jakaś inscenizacja teatralna jest, a jednak ten wariat przyszedł, przebił, wygląda na to, że mu chyba nerkę czy wątrobę przebił, że Salman Rushdie straci oko. No ogólnie rzecz biorąc, 75-latek nie jest w dobrym stanie. Ten człowiek Hadi Matar, urodzony w Kalifornii, ale przeprowadził się do New Jersey, do Nowego Jorku. No i tam go zaatakował. Policja i wszystkie oficjalne biura mówią, że nie znają powodu na ten zamach. No to tylko trzeba się w głowę postukać, żeby się zastanowić, jak coś takiego można nawet mówić oficjalnie, żeby się nie zająknąć. Rushdie musiał uciekać. Musiał uciekać
dlatego, że miał takie właśnie niebezpieczeństwo, nie bał się, że go zamordują. Przekleństwo w 1989 roku Ajatollah z Iranu wydał dwie klątwy, no i w sumie też zaproponował chyba ze 3 miliony dolarów za to, że ktoś przyjdzie, go zabije. No i teraz to właśnie chyba coś takiego nastąpiło. Dlaczego to tak były te klątwy? No bo były szatańskie wersety. Tam też szatańskie wersety, no to pokazywało w tej powieści możliwość, jak Muhammad, czyli wszyscy Mahometanie, w Polsce to kiedyś mówili Muhametanie, czyli od Muhameda. No i naraził się Ajatollahowi, no i raźnie ukrywał się. Przez długie lata się ukrywał, teraz w Nowym Jorku bardziej się zaczął jakoś pojawiać. No i on miał nadzieję, że to wszystko jakoś rozwodniło się, rozproszyło, nie ma zagrożenia, no ale to tak jak KGB i Rusy, jak wydali jakiś wyrok śmierci, no to zawsze jest wykonywany gdziekolwiek ta naznaczona osoba by nie żyła. W Iranie wszystkie te rządowe organizacje i grupy bardzo, bardzo gratulowały tego, że ten Hadi Matar zaatakował Rushdiego. To było pisane na Twitterze. No, takich stron Twitter nie likwiduje. Donald Trump zdecydowanie będą likwidować, a islamskie bojówki rewolucyjne, które pochwalają, nawet pisały, że jest nadzieja w Allahu, że Salman Rushdie po prostu zejdzie z tego świata i pójdzie prosto do piekła. Inni tam też pisali, że on był członkiem żołnierzy islamskich bez granic. No i to tak właśnie wygląda. Amerykańskie urzędy mówią, że nie mają pojęcia, a arabskie organizacje wiedzą dokładnie, co się stało. No ta paranoja, ta propaganda i oszukaństwo i ten cały cyrk orwellowski, to tak jakbyśmy żyli w 1984 roku z tej noweli futurystycznej, przyszłościowej, tak troszeczkę taka bajkowa sceneria, tak? No może nie bajkowa, ale nierealna, jakaś idiotyczna całkowicie sytuacja, to co urzędy amerykańskie czy rząd robi. No teraz niedawno no jest trochę zamieszania w tej Ameryce. Rząd federalny oskarżyli na przykład Sharama Poshafi, to on był członkiem irańskiej grupy Gwardii Rewolucyjnej, że on starał się zabić, zamordować Johna Boltona, to jest doradca bezpieczeństwa narodowego. No, także zaczynają się tego rodzaju zamachy. Coś się tutaj jednak niedobrego dzieje w całej tej Ameryce. No, granice były otwarte, granice były przyjmowane. No i komuniści rozwalają Amerykę od środka, a wrogowie Ameryki rozwalają również tak jak popadnie. Dużo ludzi, którzy uciekło powiedzmy z Iranu, jest ściganych, między innymi aktywistka antyirańska Masih Ali Nejad, no to ona właśnie prawie że została zamordowana. FBI złapało jednego z tego żołnierza islamskiego bez granic i on miał naładowany kałasznikowa. Tak, także to jest dosyć makabra. Biden, no co Biden robi? No Biden stara się dogadać z Iranem. Cały ten układ
Barack Muhammad Obama, no to on był właśnie muzułmaninem, no i oddał tam miliardy dolarów Iranowi, wysłał to w kilkudziesięciu beczkach złota do Iranu. No i teraz Biden prosi, błaga na kolanach, żeby Iran wydobywał ropę. No kompletny idiotyzm. No całe spotkanie, no to jest właśnie ta ironia losu, że on starał się rozmawiać o tym, że będą go ścigać. Cały ten instytut, no to jest bardzo, bardzo poważny instytut. To był ten, jak wspominałem wcześniej, w 1874 roku, no to był eksperyment. To był eksperyment taki społeczny, to jest organizacja niedochodowa. Gości, ma najróżniejszych gości, są otwarci na najróżniejsze rozmowy, różnorodność społeczna, wolność słowa i tak dalej, i tak dalej. Tak jak wspominałem, w 1905 roku był tam Theodore Roosevelt, w 1936 był Franklin Delano Roosevelt. Te kółko literackie, no to się właśnie rozrastało bardzo rzeźko i dosyć szybko. Tam wszystko to się stało w amfiteatrze. No to prawie tak jak w Gdańsku, co była ta sytuacja. W tym amfiteatrze na scenie on po prostu wskoczył no i zaczął go tam dziabać. Cały ten amfiteatr, no to jest właśnie ciekawe, że tam w jednego dnia jest opera, drugiego dnia jakieś filmy, nieme filmy bez głosu, no a bardzo często są właśnie takie kontrowersyjne postacie jak Salman Rushdie. Całe miasteczko jest dosyć przyjemne nad jeziorem. Tak jak wspominałem, to jest nazwa pochodzi z tego, że jezioro wygląda jak dwa związane magazyny. No i to coś takiego się stało. Tam ludzie sobie nie zdawali sprawy. Tam w ogóle nie było żadnych obrońców, no, żadnej straży przy Salmanie Rushdie. Tam nie sprawdzali ludzi, jak ludzie wchodzili do środka. No przypuszczalnie ten człowiek i tak, jeżeli tam jest to wszystko jakoś tak ogrodzone, to nawet jeżeli by wchodził, no to mógłby jakoś ten nóż rzeźniczy przemycić. No jeżeli do budynku by bardzo wszystkich jakoś sprawdzali na metal, no to możliwe, że coś takiego by się nie stało. Także te 3 miliony przypuszczalnie ktoś dostanie, człowiek tyle lat przeżył, utrzymał się, no i w dzisiejszych czasach okazuje się, że jednak są w stanie. 24-letni człowiek urodzony w Ameryce, no to jest w Kalifornii, no to jest coś poważnego, że jednak rodzice jego wyemigrowali, a on po prostu się tak no przekształcił wojownika islamu bez granic. No to jest po prostu coś strasznego. No te duchy przeszłości będą jednak męczyły Amerykę. Ameryka, no cały świat teraz ma dosyć duże problemy. Ta wojna w Europie, na Ukrainie, na problemy codzienne w Ameryce, no to jest ta galopująca inflacja, te wszystkie ceny jedzenia, ceny benzyny, ceny domów. Nie jest dobrze. No, jest nadzieja, że teraz w listopadzie, 8 listopada są wybory międzyprezydenckie, także jakoś Ameryka dojdzie do normalności. No, wygląda na to, że jedynie republikanie jakoś są w stanie zbudować przyszłość, no bo komuniści to co zrobili Trumpowi, wpadli do jego prywatnej posiadłości, oskarżyli go o szpiegostwo. No to jest cyrk. Większość normalnych ludzi
po stronie demokratów też rozumie, że to jest sfabrykowane, wielka ustawka, że to jest jedno wielkie oszukaństwo i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe czasy teraz mamy, no ale szkoda Salmana Rushdiego, że po prostu pozwolono na coś takiego, żeby został zaatakowany legalnym nożem rzeźniczym. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie polecasz, tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzień o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, Głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów, głosujcie na tych, którzy rozumieją świat, głosujcie na tych, którzy widzą, co się dzieje, rozumieją to, co się działo, nie idą za tym oszukaństwem i najróżniejszymi ideologiami. Te wszystkie ideologie, no to zawsze doprowadzają do strasznego zniszczenia społeczeństwa. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No mam nadzieję, że się nauczyliście, mam nadzieję, że rozumiecie. Mam nadzieję, że zmienicie swoją przynależność partyjną. Także zmieńcie przynależność partyjną, głosujcie na normalnych. Jeżeli nie chcecie zmienić przynależności partyjnej, po prostu nie głosujcie. Siedźcie w domu, nie dokładajcie tej cegiełki do zniszczenia Ameryki, do zniszczenia całego świata. Zdrowia dla normalnych.